Jakobon ma pikową jasność ekranu? 6000 nitów. 6000 nitów. No. Więc ta dbałość o higienę widocznie tam jest do tego stopnia zakorzeniona, że oni czyszczą telefony. I ja też każdemu radzę czyścić telefon, bo nie wiem, czy wiecie, wasz telefon prawdopodobnie jest brudniejszy niż wasza deska sedesowa. Cześć, witamy was w kolejnej tygodniówce. Witamy, witamy. Po premierze, której się w Polsce nikt nie spodziewał, aż tu nagle. Aż tu nagle mamy piksele. Trochę zeszło, nie? No tak, znaczy ja powiem szczerze, że się zdziwiłem bardzo mocno, tym bardziej, że ja piksela do tej pory w ręce jakoś dłużej nie miałem. A tymczasem nagle dostałem takiego i bawię się takim pikselem nagle. I to jest całkiem sympatyczny smartfon, muszę powiedzieć. To jest akurat 8 Pro, to co pokazywałem. To nie wiem, czy było widać, że to nie, pi razy o kogo widać, ale wiecie przecież, jak on wygląda, bo to nie jest nowy zupełnie smartfon. To nie, tak. Nie jest tak, że to jest nowość zupełną na rynku. Natomiast nowość zupełną na rynku Adaś chyba tam ma gdzieś pod ręką. Tak, właśnie przyjechała, ale z rzeczy zabawnych nie mogę wam dziś pokazać unboxingu. A dlaczego? Jest jeszcze embargo, tak? Tak, okay. Jest przezabawne. Do poniedziałku do 20 jest embargo na unboxing i mogę wam dzisiaj pokazać, słuchajcie, telefon, ale nie włączony. Okej, okay. A słuchaj, ale chyba możemy już powiedzieć o tym, gdzie będzie dystrybucja na przykład w Polsce. No pewnie, że tak, bo to zostało powiedziane na konferencji, na której obaj byliśmy. No, tak, ale wiesz, smartfony też zostały pokazane na tej konferencji i tutaj nagle jakieś dziwne embargo. W sprzedaży się pojawi u jednego operatora, u Playa. Będzie można dostać, bo Google bezpośrednio współpracuje. A jeżeli chodzi o elektromarkety, jest jeden. Bez reklamy po prostu jest to Media Expo. Tak, ale no na pewno to się będzie poszerzało z czasem. No mówmy się, że to jest na początek. No i oczywiście przede wszystkim oficjalny sklep Google, gdzie możecie to kupić. Tak? No tak, tak, jak najbardziej. To rozumie to się samo przez się, ale rzeczywiście dobrze, że mówisz, bo nie wszyscy w końcu wiedzą. Nie każdy musi o tym wiedzieć, bo dla nas to jest oczywiste, ale nie dla każdego. Może powiem wam o cenach i o promocjach, jakie mamy, bo to jest tak naprawdę specyfikacje telefonów znacie, przynajmniej dwóch tych głównych pikseli, o 8, a za chwilkę dwa słowa powiemy. Zatem tak, podstawowy model, czyli Pixel 8, kosztuje 3599 za wariant 128 giga, albo 3899 za 256. Pixel 8 Pro, czyli topowy model, taki jak Jacek pokazywał, kosztuje od 4999 za 128 giga poprzez 5299 za wersję 256 giga po 5899 za wersję 512. Natomiast to maleństwo, czyli budżetowy, nazwijmy to, Pixel 8a kosztuje 2449 za wersję 128 albo 2749 za wersję 256 giga. I teraz tak, przy Pixelu 8a na start się otrzymuje 3 miesiące YouTube Premium, Google One oraz 6 miesięcy Fitbit Premium za darmo. Przy Pixelu 8 albo 8 Pro jeszcze dodatkowe 3 miesiące Google One i jeszcze jest jakaś promocja na start i przy zakupie Pixela 8 Pro dostajecie tysiaka do wydania w sklepie Google, czyli tym oficjalnym Google Store Polska. 700 przy zakupie Pixela 8 i 6500 przy zakupie Pixela 8a. Czyli sobie na przykład możecie jednak kupić, nie wiem, aplikację albo tam pokrowce, bo pokrowce też na przykład są firmowe, całkiem ładne. A poza tym, jak macie piksele, to do tego możecie bez limitów, zdaje się, korzystać, chyba bez limitów, o ile dobrze pamiętam, z AI Google'owego, które w innym wypadku trzeba sobie po prostu wykupić konto, troszeczkę pieniążków dać, żeby móc z niego bez limitów korzystać, bo mówiliśmy chyba, nie wiem, dwa live'y wstecz o tym, że Google owszem udostępnia swoje AI do edycji zdjęć, natomiast to AI jest dostępne właśnie dla użytkowników pikseli albo dla tych, którzy zechcą zapłacić troszeczkę więcej za konto, albo dla wszystkich, albo w bardzo ograniczonym zakresie. Tak. No to może ja powiem jeszcze parę słów o tym Pixelu 8a. Tak, tak, FIFA Rafa, masz rację, są 2 miesiące free w Google AI, ale no to wiesz, to jest przyszłościowo, za moment już nie będą za free, także to.
No dobra, więc tak, teraz ten Pixel 8, bo to tak naprawdę jest główna nowość z tej premiery, nie licząc tego, że są w Polsce. On ma ten sam procesor, co pozostałe dwa Pixele, co jest bardzo fajne, bo to jest Tensor G3. On zbiera różne opinie, podobno się grzeje, zobaczymy. Ja nie miałem z nim do czynienia, więc się nie wypowiadam. To znaczy u mnie na 8 Pro, ja korzystam z 8 Pro przez tydzień w tej chwili mniej więcej, nie widzę problemów z wydajnością. To jest... Powiem szczerze, że ten system, jako że tu jest czysty Android, on chodzi po prostu jak przeciąg. Ja nie widziałem jeszcze do tej pory smartfona, który by tak działał. Co prawda ja działam w tej niższej rozdzielczości, głównie dlatego, że nie lubię, jak mi bateria drenuje wyższa rozdzielczość, bo on domyślnie, nie wiem czy wiecie, nie pracuje w tej rozdzielczości natywnej swojej, tylko pracuje w troszeczkę niższej rozdzielczości wyświetlacz. Natomiast kurczę, jak to działa, no po prostu coś niesamowitego. Ja mam oczywiście uwagi negatywne do tego telefonu, ale jeżeli chodzi o performance, o kulturę pracy, to doprawdy nie ma się do czego przyczepić. Chyba, że do rozmiarów, tak, ale to trzeba no to, sobie właściwie wybrać. No to macie tego, jak wam za duży przeszkadza. Ale właśnie, jeszcze Jacek wspomniał o kulturze pracy, a jeszcze wspomnę jednej bardzo istotnej rzeczy. Te telefony wszystkie trzy mają 7-letnie wsparcie. To znaczy 7-letnie wsparcie na takiej zasadzie, że będziecie dostawali update'y kolejnych Androidów. Gdzieś widziałem, że ktoś wyliczył, że to do 21 dojedziemy. No kto by 7 lat trzymał smartfona, ale to, że dostaniecie nowy system, to jedno, ale jeszcze wsparcie zabezpieczeń również, tak? I więc nawet jak ktoś się bardzo przywiąże do swojego Pixela, to ma 7 lat spokoju, tak? Do tego mamy pamięci DDR5X, czyli te szybkie, nie najszybszą wewnętrzną w tym 8, bo jest UFS 3.1. Ekran malutki na obecne standardy. Na obecne standardy podkreślam, bo to jest 6,1 cala. Jest to OLEDowy ekran Full HD ze 120 Hz odświeżeniem, jasnością dochodzącą do 2000 nitów, czyli tak w miarę przeciętnie. Gorilla Glass 3, 13 megapikseli na przodzie. Z tyłu 64 z optyczną stabilizacją i szeroki kąt 13. Do tego głośniki stereo, oczywiście czytnik linii papilarnych musi być, wiadomka. Jest NFC, jest wsparcie dla eSIM. I co jeszcze może być dla wielu istotne, jest wodoszczelność IP67, a bateria ma 4500, czyli tutaj się szału nie spodziewam wielkiego. Pewnie będzie wytrzymywał. Jest to kurczę, jednak mniejszy wyświetlacz. Na dzisiejsze warunki to jest naprawdę bardzo kompaktowy wyświetlacz. Trudno jest smartfona 6-calowego dzisiaj kupić jakiegoś sensownego. Tutaj jest sensowne. No i nie ukrywajmy, że to będzie taki killer feature, który będzie tego smartfona ewentualnie sprzedawał, bo no, pikseli w Polsce na razie nikt nie zna, tak? Postaramy się, wpisząc recenzję, żeby no, przynajmniej trochę móc się dowiedzieć o tych smartfonach. Natomiast tutaj no, ten mały wyświetlacz w 8a to jest coś, co będzie robiło. Ja musiałem w 8 Pro, powiem szczerze, znaleźć opcję. Normalnie w części interfejsów użytkownika wystarczy przejechać palcem pod dolnymi przyciskami nawigacyjnymi. Tutaj niestety trzeba było troszeczkę pogrzebać w ustawieniach i sobie wyciągnąć dodatkowy przycisk dla niepełnosprytnych, żeby móc sobie ekran zmniejszać po prostu i obsługiwać go jedną ręką. To jest duży smartfon. To jest, kurczę, naprawdę duży smartfon i jeżeli nie macie dużych dłoni, to rzeczywiście będzie trzeba po prostu korzystać z jakichś pomocy dodatkowych, bo jest go ciężko chwycić, złapać do górnej krawędzi właściwie nie ma szans jedną dłonią, nawet jeżeli się ma troszeczkę większą. Także czasem się przydaje. Ja mam ten przycisk umieszczony w interfejsie. Dodatkowo, o, nie wiem, czy będzie go widać, o, właśnie mi zjechało do połowy ekranu, teraz widać. Zjechało mi do połowy ekranu i teraz jedną ręką mogę sobie obsługiwać i górny dok, i wszystko inne. No, nie będę pokazywał, bo się będę musiał wyginać. W każdym razie daje się pracować. Ci, którzy sobie zafundują 8a, nie będą musieli tego robić, bo jednak da się po prostu jedną dłonią obsługiwać 6 cali. No, usieńki jest. Natomiast fajne jest to, że jest ładowanie bezprzewodowe, ale mówię, najfajniejsze jest, kurczę, to, Adaś mówił, że jasność nieduża. Nie, jasność jest duża, ona tam w piku to są 2000 nitów, to jest całkiem sporo, ale to jest pik, bo jak jest w okolicy 1000-1200, to jest naprawdę całkiem okej. Nitów czy kandeli na metr kwadratowy, jak wolicie. Natomiast globalnie, no mówię, przede wszystkim to, jak ten mój działa, bo ja nie wiem, jak działa 8, nie wiem, jak działa 8a, natomiast ten mój działa po prostu jak przeciąg, jako że konfiguracja jest bardzo podobna we wszystkich trzech.
różnice dotyczą innych rzeczy, to prawdopodobnie wszystkie będą działały jak przeciągi i to jest dosyć niesamowite. Zresztą tutaj no nie ma co żreć zasobów systemowych, dlatego że to jest telefon Google z systemem Google, w związku z tym... Można mieć nadzieję, że został dobrze zoptymalizowany. Został zoptymalizowany jak diabli. Zabawa AI-em przy fotografiach jest rzeczywiście dosyć fajna. Wystarczy troszeczkę pomysłowości i naprawdę można uzyskać bardzo sympatyczne efekty. Jeżeli chodzi o zdjęcia, globalnie jest ok. Ja powiem szczerze, że widziałem lepsze rzeczy, ale jeżeli chodzi o szczegóły, to Was odsyłam do przyszłej recenzji, ewentualnie na MGSM-ie, bo w tej chwili nie ma co recenzować. Tak, a ja powiem Wam coś w przyszłym tygodniu o 8a w live'ach. No dzisiaj Wam nie mogę powiedzieć, bo telefon, co Wam pokażę, telefon, no bez sensu. A mówiłeś o aparatach fotograficznych w 8a? Mówiłem, że 64. Tak. Mówiłem, okay. No, żeby tak nie zanudzić ludzi specyfikacjami za mocno. No taka, powiedziałbym, podstawa, ale no jest optyczna stabilizacja, więc to jest najważniejsze, jest szeroki kąt, no nie ma tele, bo to jest model budżetowy, no a co do reszty, no jak zobaczysz, to już widzieliście, bo był live z premiery, jak ten ekran wygląda, o ile tył telefonu jest prześliczny, o tyle front. To znaczy... One mają specyficzny design. On jest taki dosyć grubociosany. U mnie największą uwagę jakby zwraca ta wyspa z aparatami fotograficznymi. Ona jest bardzo wysoka. Jest metalowa. Z tym, że powiem również szczerze, że ten smartfon wygląda znacznie lepiej w rzeczywistości niż na renderach. Tak, po renderach tak. Spodziewałem się jakiegoś mydła takiego dosyć nieprzyjemnego. Natomiast dostałem smartfona naprawdę bardzo ładnego. On jest w tej chwili ten, którego Wam pokazywałem, jest jeszcze z twardym silikonem, to jest sztywny silikon na obudowie dla ochrony, z przyciskami dodatkowymi własnymi, także jest jeszcze dodatkowo chroniony. Dobrze, przejdziemy dalej. A, z przodu oczywiście jest Corning Gorilla mojej wersji ulubionej, czyli trójka. Wyobraźcie sobie, że Google, potentat na cały świat, instaluje w swoim smartfonie przestarzałe Corning Gorilla Glass 3. A dla mnie to jest ogromna radocha, dlatego że to jest moja ulubiona wersja szkła Corning Gorilla, ponieważ jest najbardziej odporna na zarysowania. Wbrew temu, co się mówi. Dobra, przejdźmy dalej, a dalej mamy premiery Vivo, których jest dosyć sporo w mijającym tygodniu. Są to smartfoniki nie może genialne, no to i też takie, które mają premiery w bardzo różnych krajach. Takim, który najczęściej był chyba wymieniany, był na ustach dziennikarzy branżowych, jest Vivo V30 SE. Nie jest to nic genialnego, jest to smartfonik na Snapdragonie w czwartym z AMOLEDowym wyświetlaczem. 1200 nitów ten wyświetlacz i to też w piku. 120 Hz odświeżania, Full HD. Sam smartfonik, kurczę, no jest tutaj to, do czego nas Vivo przyzwyczaiło. On jest w takiej syntetycznej skórze, w takim skaju fioletowym, z trzema aparatami fotograficznymi z tyłu, a przynajmniej to tak wygląda, jakby były trzy aparaty fotograficzne. Jest tam 58 i 2 do rozmywania tła, zdaje się, albo do makro, jest 16 z przodu, jeżeli chodzi o zdjęcia portretowe. Jest to taki sobie średniaczek z niższej półki. Fajnie, że jest Snapdragon, fajnie, że jest AMOLED. To są rzeczy sympatyczne. Jest ładowanie 44-watowe i tam, gdzie on miał premierę, dokładają chyba również ładowarkę, bo Vivo przestało z reguły dokładać ładowarki. Czasem dodaje ładowarki, a czasem nie dodaje ładowarek. Zależy na jaki rynek, zależy do jakiego smartfona. W każdym razie bywa różnie, dlatego warto zacząć zwracać uwagę. Smartfonik oczywiście dual SIM jest troszeczkę odporny na wilgoć, tam jest IP54, także żadne cuda, ale jak się pochlapie jednorazowo, to nie powinno mu nic się stać. I to w zasadzie tyle. Nie ma co za bardzo dalej mówić. Poza tą V30 są dwa Vivo Y18 i Y18S. Smartfony są w zasadzie niemal identyczne, bazują na tym samym procesorze, to jest Helio G85.
Mają takie same IPS-owe wyświetlacze i właściwie są globalnie bardzo do siebie podobne. I też tutaj nie ma co oczekiwać jakichś niesamowitych osiągów. Trzeba uważać, bo gdyby się okazało, że podoba Wam się ten smartfon i80, powtarzam, albo i80S, to są wersje z pamięcią 4 GB RAM, ale są również takie z większym RAM-em, z 8 GB. I w to warto celować. Marnie jest z flashem, bo tam jest najwięcej chyba 128 giga i to też nie jest fajne. Aparaty standardowe na dzisiaj wydawałoby się, ale jednak nie, bo z tyłu widać dwa, ale jeden to jest co prawda 50 główna, a drugi to jest niestety taka pibidziuka 008. Właściwie diabli wiedzą po co. Oni te aparaty nazywają aparatami AI. Szumnie, nie bardzo wiadomo z jakiego powodu, ale tak nazywają te aparaty aparatami AI. Może na zasadzie AI dobiera parametry, nie wiem, doświetlenia albo czego, diabli wiedzą czego. I te smartfoniki są do siebie, tak jak wspomniałem, bardzo podobne i tutaj jest to, co kusi najbardziej mnie akurat, bo ja lubię ten design, to są fajne, duże z tyłu aparaty fotografii, znaczy inaczej, wzorniki, obramówki aparatów fotograficznych i one są metalowe, w jednej wersji, w tej czarnej wersji są złote, w błękitnej wersji są, przepraszam, nie w błękitnej, w zielonej wersji są zielone, ale też widać, że to jest metal, bo tak fajnie metalicznie błyszczą. Przy 18S jest bardzo podobnie z tym, że jest dodatkowo jeszcze wersja brązowa ze złotymi obramówkami aparatów, co też wygląda bardzo ładnie z przodu i to jakby na dzień dobry mówi bardzo dużo o obu smartfonach. Mamy notcha takiego, o którym już wydawałoby się wszyscy zapomnieli. Nie, Vivo nadal pakuje tutaj notcha, nie kropkę do przedniego aparatu, nie jakieś coś, nie próbuje ukryć, tylko właśnie pakuje. Tak, a nie inaczej. Wersja S i18 ma ładowanie niższe, bo tam jest 15-watowe ładowanie, zdaje się, ale jest Android 14, IPS-owy wyświetlacz 6,6 blisko. Tyle, 90 Hz odświeżania i wyświetlacz tylko HD. Od taka sobie tania popierdółka. No to jeszcze nie koniec Vivo, bo jest Vivo i38. No i tutaj to, co najbardziej zwraca uwagę, to jest bateryjka 6000 mAh. I to będzie coś, co będzie tego smartfona sprzedawało. Jest również Snapdragon, podobnie jak w tej 30, V30, o którym mówiłem na początku. Jest Snapdragon 4, generacji drugiej. Z tym, że tutaj nie AMOLED, a w IPS. To wygląda tak trochę jak tańsza wersja tej V30. 6,68, czyli 6,7 i też niestety tylko HD. I smartfonik globalnie rzecz biorąc, no cóż, to jest ten nowy design taki z okrągłą wyspą na aparaty fotograficzne. Aparaty fotograficzne z tyłu tylko dwa. Jest ten taki krąg specyficzny, którego Vivo używa do doświetlania zdjęć. A z aparatami fotograficznymi też jest marnie, bo jest 50 i dwójka, z przodu jest 8 megapikseli, także też po taniości zupełnie. IP64, także oczko wyżej niż w tych poprzednich, jeśli chodzi o odporność na wodę, na kurz i to w zasadzie tyle. Nic ciekawego, no kurczę, nic ciekawego, żeby oni pokazywali coś ciekawego, ale to nic ciekawego nie. Nie, oni tu są klony z klonów, przebierają te telefony pod różne nazwy, przemieszają specyfikacje, nadają nową nazwę i ciach na jakiś rynek. No ale Vivo już u nas nie ma, więc jakby można się o tym zapomnieć póki co. No, ale to słuchaj, oni nadal mają całkiem niebrzydkie telefony. Ostatni Vivo z tego tygodnia to jest i104G. Smartfon, o którym już mówiliśmy, tylko w wersji 5G. Tutaj jest Snapdragon 685, bateryjka standard 5000 mAh, ale jest AMOLEDowy wyświetlacz i to jest całkiem sympatyczne. Full HD pracujący, jest obsługa dwóch kart, jest IP54. Z aparatami bieda, bo z tyłu są co prawda trzy oczka, ale tam jest tylko 50 plus dwójka, z przodu jest 8 megapikseli, a to trzecie oczko to jest czujnik migotania, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. I to też jest właściwie ten design, do którego nas Vivo przyzwyczaiło. Nie ma tej nowej wyspy okrągłej, są trzy aparaty z tyłu, jeden pod drugim. Ładny kolor zielony dla tych, którzy oszczędzają na smartfonach, to może być nie najgorszy wybór, z tym, że diabli wiedzą, czy on w ogóle dojdzie do nas tutaj.
Są motorolki dwie. To znaczy jedna motorolka jest oficjalnie i tutaj się zdziwiłem, słuchaj, dlatego że w bardzo wielu serwisach pojawia się, że to przeciek jest. Nie, to nie jest przeciek, jest oficjalnie. Mówisz Motorola G-Stylus 5G2024. Tak, ale wiesz, czego to się wzięło, że jest przeciek? Bo ten telefon debiutuje w USA. No tak, ale wiesz co, ale również amerykańskie serwisy, kurczę, część serwisów po prostu pisze, że o, wyciekły zdjęcia, wyciekła specyfikacja. I to dzisiaj o tym piszą, z dzisiejszą datą. Bo także to, to nie jest jakiś wczorajszy news czy coś, tylko po prostu ten. Motorola też zresztą nie udostępnia na razie ani karty sprzedażowej tego smartfona, ani cen zdaje się nie podają, jak mi się wydaje, bo przejrzałem amerykańskie sklepy i nie widziałem nigdzie, podobnie w sklepie Motorola amerykańskiej tej ceny. Nie, jest cena, bo Maciek znalazł. Aha. Jest cena, ale o niej za chwilę. Co wyróżni ten telefon na tle poprzedników, czyli wcześniejszych Motorola ze Stylusem? Bo to Motorola z rysikiem to nie był Galaxy Note, to zawsze był telefon bardziej budżetowy, drogi średniak, ale z rysikiem. Teraz dostał jeszcze indukcję. 15-watową, niezbyt szybką, normalnie się ładuje przewodem 30 watami i ma baterię 5000 jak zwykle, tutaj nic się dziwnego nie dzieje. No i kolejna zmiana, również na lepsze, to jest Pi-OLED zamiast IPS-a ekran. No i tu jest zmiana technologii wyświetlacza i zdecydowanie na pewno to wyjdzie smartfonowi na lepsze. Ekran typowy, Full HD, 120 Hz z Gorilla Glass 3,7 cala przekątnej. Czyli nic ekstra, ale jest postęp znaczący względem poprzednika, a cena jakoś szczególnie nie urosła. Nie no, jest słuchaj, ekstra, jest coś ekstra, bo jest śliczny czerwony kolor taki. A to też. To też jest taki syntetyk budający skórę, ale jest rzeczywiście ładna czerwień, a oprócz tego jest taka kawa z mlekiem do tego, taka rozmyta nieco kawa z mlekiem i też w takim designie skórzanym. Tak, reszta została taka jak u poprzednika w zasadzie. Chociaż też oczywiście była aktualniana. Snapdragon 6 pierwszej generacji, pamięci DDR4X i 8 giga, albo 128-256 flesza. Jest miejsce na microSD, co się coraz rzadziej zdarza. Z aparatami jest typowo, bo jest 50, ale stabilizowana optycznie na szczęście. 13 szeroki kąt i 32 do selfie, także to co najpotrzebniejsze mamy, trochę mi to przypomina tego małego Pixela, tak, ten zestaw fotograficzny, nie wiem dlaczego. I cena jest $400, czyli jakieś 1600 zł. Oczywiście bez podatku, bo w Stanach się podaje bez podatku. Fajnie, że Maciek znalazł rzeczywiście cenę, bo zdaje mi się, że od 15 ona miała być sprzedawana dopiero. Od 30. Od 30. O, nawet, widzisz. Od 30 czyli Maciek zauważył. Także dobrze, że Maciek znalazł, bo mówię, zaglądałem i do sklepu Motorola, starałem się ją tam znaleźć i zaglądałem do trzech największych elektromarketów amerykańskich online i ani tu po prostu nie ma. Zdjęcia musiałem rzeczywiście własnym przemysłem wydłubywać z różnych miejsc, bo rendery nie były również wszystkie dostępne, ale no, macie na MGSM na karcie jest na przykład przynajmniej czerwona z każdej strony. W Windowsie też jest, oba kolorki są pokazane. To jest to, że dwa kolorki to tak, nie chodziło o to, żeby smartfona z każdej strony obejrzeć po prostu, tak? No tak. Zobaczyć dół, zobaczyć górę, zobaczyć, że ma jacka naprawdę, a nie, że tylko wpisujemy w danych i takie tam. Chyba nam wierzą dane ludzie, no. Adaś, chyba będziemy musieli z tygodniówek zrezygnować, bo sami tutaj piszę, że live'y wychodzą lepiej pojedynczo. Jak we dwóch gadamy, to niedobrze jest. No może i tak. Może po prostu ja będę gadał swoje, a ty swoje. Trzeba o tym pomyśleć. A co sądzą ludzie z YouTube'a? Niech napiszą jeszcze. No cóż, no spoko. Jeżeli nie bawią was rzeczywiście w nasze spotkania razem i nasze pogaduchy, no to że nie będziemy na siłę niczego robić, tak? No. Natomiast wróćmy do Motorola, bo jest jeszcze jedna Motorola, z tym, że to nie jest nowość i nie jest również to oficjalne. Mianowicie Moto X50 Ultra, to jest 50, którą już znamy i kochamy, dokładnie, tylko że przeznaczona na rynek chiński. Specyfikacja jest właściwie identyczna. Przynajmniej z tego, co zdążyłem szarpać. Ona się różni oprogramowaniem nieco. Tam jest więcej AI-a tej chińskiej.
No, I no tyle. I tak, to no, jest. a poza AI-em w interfejsie oczywiście można znaleźć wszystkie aplikacje No tego, które tak, są no, ale charakterystyczne to dla rynku chińskiego. tam jest inaczej. A jak interesuje Was nasz odpowiednik, to recenzja jest na YouTubie tego telefonu. Naszym zapraszam serdecznie, bo Recenzja na jest to. YouTube, ja tylko przypomnę, że tam jest też poledowy wyświetlacz, bardzo fajna rozdzielczość, 144 Hz odświeżania. Żre baterię jak No właśnie nie do płatne końca. chrupki. Ta bateria jest tam 4500 mAh, 125-watowe ładowanie. Ja podejrzewam, że nie pamiętasz, że żre, bo jak podpinasz pod ładowarkę, to po 20 minutach pewnie jest naładowana. No to Ale rzeczywiście nie przynajmniej. narzekałem na baterię jakoś szczególnie w tym telefonie. Nie No tam jest poczułem bardzo fajny jakiegoś zestaw rosnącego aparatów wyłącz. jeszcze, nie? Bo Tak, tam tak. jest, są 50 plus 64, dwie 50 i chyba 64 i z przodu też 50 megapikseli. I ta Motorola umie w zdjęcia. No, robi te zdjęcia jakieś. No, nie są najwybitniejsze, ale robi. Natomiast ma przynajmniej ten mój egzemplarz testowy, bo nie wiem, czy wszystkie to mają. Miał potworny problem z wideo. Ciął się jak emo w depresji po prostu. Gubił klatki bez względu na to, czy ze stabilizacją włączoną, czy bez, czy z kodekiem HEVC, czy bez niego, czy w 4K, czy w Full HD, czy w 30, czy w 60 klatkach. Gubił cały czas. No ale to kurczę Także jest to. wina oprogramowania, bo O, jeżeli chodzi o sprzęt, to na i sprzętowo to wyłącznie jest soft. naprawdę mocny O Jezu. smartfon. No pewnie, że tak. On by bez problemu pociągnął jeszcze, myślę, i 8K ten procent przecież. No właśnie. No. Więc tu coś, no ale to wiesz, no Motorola nigdy nie była mocna w tą swoją aplikację fotograficzną, bo wiem, że użytkownicy nagminnie kupują modki, instalują tam inną aplikację. Nie będę reklamował, ale robi wtedy telefon lepsze zdjęcia i to nie jest, nie byłby jakiś wyjątkowy przypadek, bo w zasadzie w smartfonach ostatnich Motorola to jest to nagminne. Liczyłem, że coś poprawią, no to tak, no zdjęcia można powiedzieć, że są na dobrym poziomie, natomiast chrzanili tym razem wideo. Szkoda, naprawdę, naprawdę szkoda, bo kurczę, dobra konfiguracja, fajny smartfon i no cóż. A tego nie widać niestety w sprzedaży, tego nie znajdziecie w danych, że no, smartfon jest zarąbisty, ale w filmikach świetnie. No nikt tego nie napisze, poza recenzentem. Bardzo mi się podoba ocena, jaką tu kolega napisał w komentarzu na podstawie naszego wyglądu. No super, Jacek, ty byś się uczesał. A ja kurczę, jakoś nie wiem dlaczego, ale jakoś nie wiem, nie piłem jeszcze, ale szkoda, żałuję bardzo kolego, ale niestety cię rozczaruję, jeszcze nie było pite i bardzo żałuję. Nie, ja się nie czeszę, moi drodzy. Nie, ja się nie czeszę w ogóle, ludzie, którzy się czeszą. To czesanie, potrzeba czesania to jest jakiś przesąd po prostu. Ale nie, powiem ci, że żałośni są tacy kolesie, moim zdaniem. No ale trudno. Nie, niestety no, nie zrobić. ależ trzeba mieć twardą dupę, jak się jest w internecie. To nie ma problemów. Można sobie, akurat moją fryzurę sobie możecie dowolnie krytykować. To nie jest żaden kłopot. No oczywiście, zróbcie sobie dzień tym. No a potem sami spójrzcie w lustro i dopiero płaczcie. Nie, no wiesz, ale tutaj się można bronić, no bo jak jestem brzydki, to nie powinienem się w internecie pokazywać. Od zawsze mówimy, że jesteśmy przystojni inaczej obaj, odkąd tylko a jesteśmy tą w stronę internecie. mówisz? A ja to mam głęboko, ja się będę pokazywał, a wiesz, trzeba też pamiętać, że ilość hejterów jest miarą sukcesu i... Ale słuchaj, co się dziwić sympatycznym ludziom, którzy nas oglądają? W końcu kolega branżowy raptem przedwczoraj na premierze Pikseli powiedział, skrytykował moją fryzurę. No, jakbym se stawiał na żel te włosy. Nie, ja se nie stawiam na żel, one mi tak rosną po prostu. No właśnie. No. Także słuchajcie, nie przejmujcie się, można nas krytykować, to nie jest tak. Problem. Nie zepsujcie ale... nam, broń Boże, humorów, ja tym mam... bardziej, że jesteście bardzo sympatycznymi ludźmi, Ja mam skoro jeszcze jeden wpadliście tutaj dwóch sposób. takich idiotów oglądaczy. Ja mam jeszcze jeden sposób, po prostu nie patrzcie na telefon, tylko słuchajcie nas. O, to Podcast też też jest jest jakiś na pomysł. Spotify'u, więc zapraszamy, jak ktoś nas nie lubi oglądać, to zapraszamy na Spotify, tam nas możecie po prostu tylko posłuchać i wtedy wam problem odpada. Wiesz co, jakbym miał nas oglądać, to chyba bym rzeczywiście jajo zniósł. Już wolałbym posłuchać, chociaż też czasami pieprzymy jak potłuczeni. Dobra, wracając do smartfonów, słuchajcie, dwa ZTE w krajach bardzo egzotycznych. To są i to nas ZTE na pewno? No, Axon 60 i Axon 60 Lite. Nie wiem, ja patrzę i widzę iPhony.
A nie, pomyliłem się. Nie, ależ nie ma sprawy. Musiałem się dobrze przyjrzeć. Kabaret. Nie ma sprawy, że rzeczywiście jak się tak patrzy, to można się... Ale Adam, oni nie są jedyni, nie tylko za teatrem w tej chwili. Ale oczywiście, że tak, tylko wiesz co, jest pewna, widzę jednak pewną różnicę, bo jak dotąd takim namiętnym kopiowaniem na takiego totalnego bestsellera zajmowały się firmy takie mniej znane, a jednak ZTT jest potężny gracz, wbrew pozorom. Tak. Marcony to tam u nich jest taki malutki kawałeczek działalności, więc... To tam szwagier brata trzeciej żony zarządza. Nikt ważny. No, ale no to co oni zrobili, to po prostu... W ogóle gdzie? Bo mówisz, że w egzotycznych krajach. Gdzie one były? Bo jakieś kurczę faktycznie... W Meksyku. I to i jeden, i drugi. Także nie będziemy wam o nich dużo mówić. Od po prostu smartfoniki. Na jeden na Tigerze T606 Unisoku, a drugi patrzę i nie widzę. Też na Tigerze, tylko 616. Tak, także myślę, że w tym momencie już chyba każdy, dobra, Unisok, do widzenia. Nie no, szczególnie dlatego, że one u nas są w tej chwili nieosiągalne, jak będą, pewnie będą się inaczej nazywały, ale to jest taki haczyk rzucany, taki ochłap rzucany ludziom, słuchajcie, nie stać was na zakup iPhone'a, to kupcie se ZTE i tak wygląda bardzo podobnie. Bo on też ma Live Island, słuchaj, wokół aparatu, tak jak iPhone. Tak. Tak, ma. A poza tym ekrany IPS. Jeden ma HD, ten light, ten normalny ma full HD z 90 Hz. Baterie też tam, 22,5 W ładowanie, 5000 pojemności, zupełnie typowo. Pamięci, kurczę, 6 albo 4 RAM-u, no dno, ale co wam chcę powiedzieć? Zobaczcie, jak pieruńsko drogie są telefony w Meksyku. Tak. No, low-end, no to jest low-end, tak? Tam, co tam mamy, aparaty, no dobra, w jednym jest 32-megowy aparat, w tym Axonie 60 z przodu, no to jest jakiś tam plus, ale bez przesady, z tyłu 50 plus tam wypełniacza ramki. No generalnie dolna półka, a słuchajcie, jeden wychodzi na nasze 875 zł, a drugi 710. Zobaczcie, no u nas jest drogo, to kurczę, w Meksyku jest jeszcze drożej, was pocieszy. Są kraje, gdzie jest jeszcze gorzej niż u nas. Jest jeszcze jeden Axon 60, ja o nim nie wspominałem, dlatego że on nie ma go jeszcze oficjalnie, jest Axon 60 Ultra, tam jest Snapdragon 8 generacji drugiej, no. Także zobacz jaki przeskok. On jest planowany w tej chwili w Chinach z kolei. I słuchaj, i tam, żeby było przezabawnie, jak te dwa, to jest taka bryndza, którą znajdziesz na dolnej półce, nie urażając nikogo, kto nosi smartfony z dolnej półki, bo mnie też się zdarza. Ale tutaj już masz AMOLEDowy wyświetlacz 678, tak? Masz rozdzielczość 1260x2800. Ale no mówię, przede wszystkim ten Snapdragon 8 generacji drugiej. No kurczę, pamięci 512 albo 1 tera, 12 albo 16 giga RAM-u. Ludzie, no. I wiesz, ale to należy do tej samej serii, też Axon 60, tylko Ultra, a nie normalny albo no Light, tak? No ale widzisz, no. Aparaty fotograficzne, dwie 50-ki z tyłu, z przodu 32 megapiksele. I łączność satelitarna jeszcze na Chiny. Tamte są dla Meksyku, ten jest dla Chin. No. Sobie by złego nie zrobili, nie? Prosto. A no właśnie. A propos, wiesz co, bo przypomniała mi się jedna rzecz, jak mówiłeś o jasności ekranu w pikselu, nie? Że 2000 w piku. Tak, w piku. Ale no punktowo w piku. Tak, no punktowo w piku. To ja ci powiem, że to jest pikuś i to jest piksel po prostu, bo takie Realme, słuchaj, wprowadziło, oczywiście w Chinach, tak, mi się tak z Chinami mi się skojarzyło od razu, model Realme GT Neo 6, słuchajcie, wiecie, jak on ma pikową jasność ekranu? Ile nitów? No nie zgadniecie, chyba że czytaliście już. 6000 nitów. 6. Oczywiście mówię, zawsze powtarzamy, że ta jasność szczytowa to jest jak podawanie płacy brutto albo długości siusiaka wraz z kręgosłupem. Natomiast podali też na szczęście jasność typową ekranu, czyli taką, jaką osiągamy przy normalnej eksploatacji, w normalnym codziennym życiu. I ona
uwaga, jak Pixel ma szczytową 1000, jak Pixel ma szczytową 2000, to w tym Realme ta typowa jest 1600. Czyli ten Realme musi skubaniec dobrze świecić, skoro w Pixelu ekran jest wystarczający, jak Jacek powiedział. No to popatrzcie, jaki musi być bykas w tym Realme. Ale poza tym to jest normalna matryca OLEDowa 6,78 cala. Ma bardzo dobre parametry ten ekran, bo tam ja oczywiście jest jeszcze to wysokie próbkowanie dotyku, jest ta ochrona przed migotaniem, tam tego napchali, więc ekran jest bardzo dobry. No i rzeczy też jest niegłupia, bo to jest półtoraka, dobrze liczę, 2780 na 1264 pikseli. Czekaj, chwilkę, przerwę ci na moment. 60 Ultra nie ma jeszcze cen, bo jest nieoficjalnie, jak wspomniałem, w Chinach. Natomiast punktowo w piku to pikuś, masz rację, FIFA Rafa. To jest taka jasność, której, tak jak mówimy, nie w życiu po prostu. No. Nikt nie zobaczył. No generalnie ekran będzie super w tym Realme. A dalej, no to już tak zwyczajnie, 32-megowy aparat do selfie, 50-megowy z OIS-em z tyłu, szeroki kąt do tego, Snapdragon 8S, czyli taki równoważnik, powiedzmy, tej Motorola, o której Jacek nam wcześniej opowiadał, pamięci szybkie 5X i UFS 4.0, szybkie 120-watowe ładowanie i bateria też trochę większa niż zwykle, bo 5500. Jest stereo, jest nadajnik podczerwieni, jest IP65. I ten telefon występuje w tierach od 12256 w górę, aż do 16 plus 1 tera. I teraz uwaga, ceny w Chinach 1165 po 1664. Czyli u nas by ten telefon się zmieścił, myślę, do 2,5 w maksymalnym wydaniu chyba. I to jest, kurczę, według mnie, przynajmniej na papierze, to jest chyba całkiem niezły deal. Tak. I do tego niebrzydko wygląda nawet w sumie. Tak, to znaczy ja bym się czepiał, bo on ma z tyłu też trzy kółka, tak? Dwa kółka by wystarczyły, te diody można by było... No, diody udają trzeci obiektyw po prostu. No. Ale nie, globalnie jest okej. Tak. No miejmy nadzieję, że trafi do nas, no w końcu to jest Realme. Realme jest u nas, Realme ma w przyszłym tygodniu premierę, ale to opowiem wam, jak tam będę. Coś tam wam pokażę, coś tam wam opowiem, coś tam może nagram jakiegoś live'a, zobaczymy. W przyszłym tygodniu, we wtorek rano. Jezu, ja się znowu nie wyśpię. Boże. Ja kocham jeździć do Warszawy, ale po prostu jak ktoś robi premierę o 10 rano, to ja tam potem latam jak zombie. Bo ja muszę wstać, kurczę, o 5, żeby tam dojechać. No ale dobra. Niby 130 kilometrów, nie? Przepraszam? Mówię, niby 130 kilometrów, nie? To drobiazg. No, ale niestety komunikacja zbiorowa ma to do siebie, że nie jest wtedy, kiedy ja chcę, tylko jest wtedy, kiedy jest i tak to potem wygląda. Poza tym, jak ktoś dojeżdża do Warszawy od tej samej strony, co my, no to wie, że tam w Warszawie to nie jest tak prosto. Albo się wyląduje na Gdańskiej, albo się wyląduje na Głównej, albo na Zachodniej, albo, o szczęście, dojedzie się na Centralną, tak? Tak, a wiecie, że w zasadzie Łódź ma swój dworzec w Warszawie, bo jest taki dworzec, że praktycznie tylko do Łodzi albo do Poznania można dojechać, plus tam jakieś podmiejskie czasem widuję, ale rzadko. Znaczy o Głównej mówisz? Tak, mówię o Warszawie Głównej, to jest śmieszne. Kiedyś nasz branżowy kolega twardo mnie przekonywał, że taki dworzec nie istnieje, że ja mylę, Główną nazywam Centralnym, musiałem mu dopiero palcem pokazać, no w końcu mi uwierzył po jakimś czasie. Ale dyskutowaliśmy chyba z godzinę na ten temat. Tak, ze dwa przystanki od Centralnej alejami jerozolimskimi, tak. Jak się pojedzie w stronę placu Zawiszy, to tam jest. I można stamtąd dojechać do Łodzi, więc jest to chyba najgorsze miejsce w Warszawie, bo stamtąd można dojechać do Łodzi. Powiedzmy, słuchaj, o dwóch egzotykach, które się pod koniec tygodnia pojawiły w Japonii. Wspomnimy o nich tylko dlatego, że właściwie dla nas są to urządzenia nieosiągalne. Ale one są dziwne. No dziwne są, to prawda. Są one przeznaczone głównie dla operatorów japońskich. No i trochę poczekamy na nie, bo one są na lipcu. Przynajmniej jeden jest na lipiec zapowiadany, czyli nie pamiętam niestety. Lipiec mają być. A mowa najpierw o Aquosie w R9. Nie,
Nie jest to genialny jakiś smartfon, ale całkiem porządny smartfon. Jako, że to jest Sharp, to będzie porządny wyświetlacz IGZO, tak? Bo oni mają porządne wyświetlacze, przynajmniej na Japonię. 6,5 calowy ten wyświetlacz i w Full HD pracujący. Będzie Snapdragon 7 z plusem generacji trzeciej, który też jest całkiem ok procesorem, nie najgorszym. Będzie, jako że to jest Japonia, odporność na zakurzenie i wodę IP65 i IP68, bo na jedno i drugie testowane. Military Standard on ma chyba nawet. Tak, ma, oczywiście. Jeżeli pamiętam, tylko nie pamiętam, w której wersji G czy H, chyba G. Nie. Obsługuje... Akurat H. Ten ma akurat H. Wiesz co, jeżeli chodzi o ten, no właśnie ja się zdziwiłem trochę, bo to jest ten lepszy. I on według tego, co oni napisali pod spodem. To może ja pochrzaniłem. Sharp to napisał, że G. Też się trochę zdziwiłem. Możliwe, że to się zmieni, bo to jest jeszcze premierowa specyfikacja. Także może, tak, może być różnie. To też skądś brałem, ale możliwe, że mi się pokręciło po drodze. No, też tak. Również charakterystyczne dla Japonii jest to, że mają jeden tier pamięci, bo tam jest 256 plus 12 w RAM-u. Natomiast fajną niespodzianką jest to, że są 350-megapikselowe aparaty, oprócz głównego jest jeszcze szerokokątny, no i przedni do selfików. I tak jak mówi Adam, to co zwraca w nim uwagę przede wszystkim, to jest design tylnej części smartfona. Trzeba to zobaczyć, Japończycy odeszli zobaczyć. Japończycy odeszli po prostu od takiego przekonania, że wszystko musi być symetryczne. Stwierdzili, że a nie musi być symetryczne. I aparaty fotograficzne są dziwnie po skosie. I lampka błyskowa doświetlająca też jest jakoś dziwnie. Ja wiem, jak to było. Designer siedział i głowił się, jak te aparaty rozmieścić. Jak już je rozmieścił tak, że to jakoś wyglądało, to przyszło dziecko tego pana i mu zrobiło miszmasz. A on nie zauważył i wysłał tak to do firmy, a potem już poszło, stwierdził, dobra, już nikomu się nie chce odkręcać, robimy. Ja myślałem, że przyszedł, spojrzał, stwierdził, genialne, artystyczne i wrzucił. Albo nie, powiem szczerze, że mnie się to podoba, bo to jest tak odróżniające. No. No jest, ale no wygląda dziwnie, musicie to zobaczyć, bo jak patrzycie na render tego telefonu, to on wygląda tak, jakby tak na was łypał tymi oczami. No i na żywo wcale nie wygląda lepiej, bo znalazłem też zdjątka na żywo tego telefonu, więc możecie sobie u nas w serwisie zobaczyć. No mówię, wygląda tak, taki quasi-modo troszeczkę fotograficzne. Simon, obawiam się, że kurczę, nie wymieniałem tego szybki w sklepach sieci Żabka, ale powiem ci szczerze, że nie wiem, jest to dla mnie pewna nowość. Wybacz, co prawda jesteśmy w branży, jesteśmy na rynku. Ale nie wiedziałem o tym, że sieć Żabka wymienia szybki. Tak, wymieniają, natomiast ja chcę zobaczyć, kto to dla nich robi. Bo wiesz, to nie Żabka wymienia, tylko ktoś Digital Care. Nie, no domyślałem się, że to jest outsourcing, tylko nie wiesz kto? No właśnie chcę to ustalić, kto, bo no Digital Care, ale no dobra, pierdu, poprzez specjalną stronę. Zaraz spróbuję to ustalić. Wiesz co, ja wymieniałem bezpośrednio tym serwisem door-to-door w Samsungu. No i po prostu kopara mi opadła, jak to zrobili, bo wymienili więcej niż się spodziewałem, a kosztowało tyle samo. Globalnie powiem tak. Z moich doświadczeń wynika, że najlepszym pomysłem jest wymiana w autoryzowanym punkcie, z tym, że ten autoryzowany punkt najlepiej, żeby był punktem firmowym. W przypadku Samsunga daje się znaleźć takie punkty naprawiające serwisowe. W przypadku, nie wiem, Huawei daje się znaleźć w Warszawie. Pamiętam, że jest jeden w tym takim centrum sprzedażowym starym. Nie pamiętam, jak ono się nazywa, kurczę. A w przypadku innych producentów no bywa różnie. Najlepiej w punkcie producenckim, najlepiej tam, gdzie co prawda ten outsourcing również może być, bo to nie sam producent, tylko jednak firma zewnętrzna, ale ta firma zewnętrzna pracuje pod okiem producenta. W związku z tym oni nie są sobie w stanie pozwolić na to, żeby coś spieprzyć zwyczajnie. Ja myślę, że tutaj to samo, też jakaś firma, bo to musi być outsourcowana usługa, ale już samo, bo tak czytam i samo to mnie zastanowiło, 90 dni gwarancji na wykonaną naprawę dają. Nie. To już mi się nie podoba. Nie, 90 dni na gwarancję to jest tak, jakby ktoś splunął w twarz po prostu.
No i to już samo to wystarczy. Muszę poczytać ten regulamin dokładnie, bo teraz tak na szybko patrzę. Ale no, napisali Stary, wyraźnie. cenę wyświetlacza, nie powiemy ci ceny wyświetlacza, dlatego że ceny wyświetlacza są różne w zależności od tego, co kupisz. Zajrzyj do, nie wiem, czy w sklep Samsunga. Nie, musiałbyś z serwisem się prawdopodobnie skontaktować i zapytać, bo samego wyświetlacza też pewnie nie kupisz w Samsungu, tylko będziesz musiał zapłacić za wymianę. Natomiast na wolnym rynku to te ceny są bardzo różne, dlatego że te wyświetlacze są również bardzo różne. Bo to nie Aha, jest tak, że są wyłącznie ale wyświetlacze wiesz Samsunga. co, oni tu, Żabka jest, z tego co widzę, to Żaba jest pośrednikiem i oni możesz wybrać, zlecając naprawę, serwis autoryzowany oraz nieautoryzowany. Aha. Czy jest możliwość najwyraźniej, no trzeba by było to sprawdzić, kurczę. Nie wiem, czy by nie napisać do Żabki z prośbą o, chociaż nie, bo jak napiszemy, to oni będą wszystko zrobili, robią tip-top. Byśmy musieli w ciemno zrobić prywatnie i potem o tym opowiedzieć, nie? Ja bym chciał, żebyście pamiętali jedną rzecz. Wygodnie nie znaczy dobrze. Zazwyczaj wygodnie jest niedobrze, niestety. To jest tak, że jeżeli macie nietaniego smartfona, w którym trachnęła szybka, czy poszło cokolwiek poszło, to niestety trzeba się wykosztować. Czyli jeżeli już nie jest na gwarancji, jak jest na gwarancji, to można coś próbować. Jeżeli jest rękojmia, można coś próbować. Natomiast globalnie nie oszczędzajcie na naprawach, jeżeli macie drogie smartfony. Jeżeli macie tanie i równie dobrze możecie go wrzucić w kosz, bo kupicie sobie następnego, żaden problem. Natomiast jeżeli wam zależy na dobrze wykonanej naprawie, to po pierwsze trzeba pocztą pantoflową dowiedzieć się, gdzie jest dobry serwis, albo rzeczywiście naprawiać, jeżeli to są duże, znane marki. W serwisach autoryzowanych, ale też najlepiej w centralnych serwisach, tam gdzie na przykład ten serwis jest przy sklepie albo przy czymś, gdzie można pójść, albo zrobić rzecz na poczekaniu, albo po prostu oddać i szybko odebrać z powrotem i dostaje się gwarancja na tą naprawę trochę jednak dłuższą. No, Drugi z szarpów. tak, drugi z szarpów to już jest takie trochę dno i metr mułu, bo to jest budżetowa taka totalna. Oculus Rift 4. No, ten wygląda jeszcze dziwniej, bo ma tylko jeden aparat i diody, ale tu już nawet się pojawia troszeczkę więcej symetrii. One nawet są takie w tym aparacie, bo ta stylowa jest podobna. Ale przez to, że aparat jest jeden, to troszeczkę minimalnie lepiej wygląda i ten aparat ma 50 megapikseli. Z przodu kropelkowy notch w ekranie IPS, także wygląda też jak i stąd Dimensity 700 w środku, ale też ma szczelność IP68 military standard, co ciekawe. Tak, no Także smartfony, jest o które idą do tyle. japońskich operatorów, niestety zazwyczaj, znaczy nie nas niestety, na szczęście zazwyczaj muszą mieć po prostu. Zazwyczaj muszą, bo Japonia Tak, jest takie są przyzwyczajona do niewykonalne. tego, że po prostu te telefony można umyć, że z tymi telefonami można, nie wiem, nawet wejść pod prysznic pewnie. W każdym razie są przyzwyczajeni Wiesz. do takich, a nie innych standardów, dlatego że producenci japońscy po prostu od zawsze te standardy starali się zachowywać. Wiesz, są nad morzem. Gdzie byś się w Japonii nie ruszył, to w zasadzie jesteś prawie że nad morzem i mają trzęsienia ziemi, więc jakby standard wodoszczelności i odporności na uderzenia jest jak najbardziej sensem. No. Tak, wiesz co, ale ja się zdziwiłem, odkąd robię japońskie smartfony u nas do katalogu, zdziwiłem się właśnie przede wszystkim tym, że oni pokazują na zdjęciach nawet mycie smartfona, tak? Czyli dbanie o higienę, żeby, no bo wiadomo, że smartfon jest To tym miejscem, gdzie jest. gromadzi się cała masa bakterii, Aha. ponieważ on trafia w różne miejsca, łapiemy ręce, witamy się z kimś, łapiemy smartfona i tak dalej. Ale to. Także tutaj to jest i to czasem właśnie w takim opisie smartfona jest zdjęcie Jest. pani na przykład myjącej go pod Myjącej. kranem, tak? Tak, ale to też się wzięło chyba z regionalnej specyfiki, no bo tam jest bardzo duża gęstość zaludnienia. Zwróć uwagę, że Azjaci nosili maseczki, zanim to było modne, tak? No tak. Więc ta dbałość o higienę widocznie tam jest do tego stopnia zakorzeniona, że oni czyszczą telefony. I ja też każdemu radzę czyścić telefon, bo nie wiem, czy wiecie, wasz telefon prawdopodobnie jest brudniejszy niż wasza deska sedesowa. No, serio. Tak, Bo jeżeli deskę się nie sedesową myje, nie mam czyści, nie nadzieję, że pasujecie do odkaża Mercosa smartfona, na to tak. telefon. Łapiecie za klamkę w autobusie, w pociągu, łapiecie telefon. Przykładacie do twarzy, potem znów go łapiecie brudną ręką.
A nie myjecie go domu stosem, nie? Ręce się myję, natomiast smartfona rzadko. No więc właśnie, tak. Deskę klozetową się myje częściej niż smartfona, a na pewno bardziej aktywnym środkiem. No smartfona aktywnym nie umyjesz. Dlatego jak macie smartfon wodoszczelny, to nawet go przeszyć jakimś takim psik, psik, psik i tego. Nie zabije go to, wydaje mi się. Ja nie wiem, w COVID-zie się na przykład nauczyłem, stosowałem taki ultra, nie ultradźwiękowy, co to było, Boże, ultrafiolet, ultrafioletowy taki, taką miałem wanienkę. Bakteriobójczą. Bakteriobójczą, więc jakiś czas trzeba było telefon tam wrypać, w tej wanience go przebić. Panienka sygnalizowała, że telefon jest bezpieczny i tyle, no bo wiecie, nie każdy brud jest widoczny. Cztery Nokie, nie wiem, czy wiesz. Ja jestem trochę zły, bo w momencie, kiedy się pojawiły pierwsze zapowiedzi modelu 3210, to taka iskierka nieduża we mnie mrygła, że a może coś zrobią fajnego. Nie, podobnie jak po powtórkach wszystkich innych kultowych smartfonów. 3210 to mój pierwszy telefon w ogóle. Tak jak w powtórkach wszystkich innych kultowych telefonów niestety zrobili tutaj. Ona jest podobna do innego modelu Nokii, nie do 3210 po pierwsze. Mm-hmm. I skąd nagle im się wziął ten numerek przy tym? No może stwierdzili, że ktoś o 3210 pamięta. 3210 była naprawdę fajna. Fajny, ciężki telefon z bardzo dobrym LCD-owym ekranem, czarno-białym oczywiście. Z fajnymi klawiszkami, które były jednocześnie płaskie i miały skok. No super duper, chętnie bym sobie dzisiaj jeszcze nawet poużywał od czasu do czasu. Ja miałem ją służbową, nie prywatną. Ale to był naprawdę bardzo fajny telefon. Tutaj nie, no mamy zmianę na plus, jeżeli chodzi o baterię, bo jest 1450 mAh. Mamy zmianę na plus, jeżeli chodzi o wyświetlacz, bo jest kolorowy, 2,4 cala, QV-ga i w ogóle cuda na kiju. Ale kurczę, jak się patrzy, to jest po prostu marny plastik. Ta moja Nokia mogła mi upaść i nic się jej nie działo. Natomiast ta, jak upadnie, no może dzięki temu, że jest stosunkowo lekka, to upadek przetrzyma, ale poobija się prawdopodobnie potwornie. To waży też najlżejsze wśród takich zwykłych telefoników nie jest, bo to blisko 90 gramów zdaje się waży. Natomiast od telefon do dzwonienia tyle, że z 4G, tak? I to jest też to kolejne ulepszenie, które w tej serii w nowych telefonów Nokii się pojawiło. Jest 4G w każdym z tych telefoników. Ono jest co prawda pierwszej kategorii, także nie łudźcie się, że bardzo szybko będziecie coś pobierali czy wysyłali, ale można używać jako modemu przenośnego, prawdopodobnie. Odbijemy. Bo też trzeba sprawdzić najpierw, czy rzeczywiście działa po kabelku. No i to tak, no. Jest tam nawet aparat fotograficzny 2 megapiksele. Także nawet zdjęcie można na upartego zrobić, jakieś, nie wiem, ceny w markecie, czy co się tam potrzebuje, czy nawet swoje, jeżeli się potrzebuje bardzo. Ale niewiele więcej. Poza tą 3210 jest jeszcze 215 4G. Też już to takim numerku Nokia była z tych nowożytnych i też nie było to nic specjalnego. 235 i 225 i wszystkie 4G obsługują. Ekraniki bardzo podobne, to znaczy każda z nich ma 2,4, każda z nich ma QV-gę. One są oparte na Unisokach, zdaje się, tam jest tak, chyba te 107, jeżeli dobrze pamiętam. Ten sam co w tej 3210 chyba. No. Także, no także znajdziecie... Ten sam kadłubek, tylko wiesz, opakowania wymieniają, tak czuję. Jedyna rzecz, która to właśnie, że mogłaby posłużyć jako modem, o ile może służyć jako modem. Nie powiem wam tego, dlatego że producent jest niezwykle oszczędny. Producentem jest HMD oczywiście. Producent jest bardzo oszczędny w udzielaniu informacji na temat różnych elementów specyfikacji w związku z... A na konferencji niestety nie byłem. Nie trafiłem na konferencję. Nie wiem, czy ty byłeś? Nie. Okej, ona online'owo zdaje się odbywała. Także niestety nie dałem rady być, bo... Można by było dopytać, ale niestety nie dopytaliśmy. Bardzo was przepraszamy, czy mogłaby posłużyć jako model. Myślę, że też byśmy się nie dowiedzieli. Wiesz, to jest taki producent, że obawiam się, że też byśmy się nie dowiedzieli tego. Tak, to jest możliwe. To jest możliwe. W każdym razie nie mówimy złych rzeczy, nie mówimy bardzo dużo dobrych rzeczy, informujemy was po prostu, że takie telefony HMD z marką Nokia pojawiły się znowu na rynku
Są to nieduże plastikowe telefoniki 4G z ekranami QVGA. Niektóre mają aparat. Ta 3210 chyba ma największy, bo tak poza tym to jest chyba VGA tam w którymś jeszcze. A jeden w ogóle nie ma aparatu. No więc właśnie, oni do tego dorabiają ideologię, wiecie, cyfrowego detoksu. Nie. To tak nie działa. Przykro mi bardzo, ale nie. Kompletnie mnie to nie przekonuje. Jest jeszcze jedna rzecz, która się pojawiła i ja wydłubałem troszeczkę, powiem szczerze, dane na jej temat, ale nie musiałem bardzo się męczyć, dlatego że Xiaomi samo przez pomyłkę prawdopodobnie opublikowało w zasadzie nie same dane, tylko informacje w update'cie softu. Informacje o tym, że Poco F6 Pro to jest po prostu Redmi K70. Mają identyczną nazwę kodową, mają identyczne dane. Możliwe, że będzie jakaś różnica, jeżeli chodzi o tiery pamięci, ale nie sądzę. No, bo to jest kwestia polityki, no, że się na jakiś rynek daje trochę inne pamięci. A nuż tak będzie. Tierów pamięci w tym smartfoniku, bo jest mowa o Poco F6 Pro, jeszcze raz mówię, jest dosyć sporo, bo jeżeli chodzi o pamięć użytkownika, tam jest od 256 giga do 1 tera, a jeśli chodzi z kolei o RAM, są dwa bardzo, bardzo duże tiery, 12 i 16 giga. Globalnie to jest ok, jak najbardziej smartfonik, nie jest fotograficznie jakiś genialnie, wygląda bardzo ładnie. Rendery możecie zobaczyć na karcie telefonu, ale możecie równie dobrze obejrzeć K70 i to będzie bardzo podobny układ, no bo to jest ten sam smartfon, tak? Jedyne, co zobaczycie na karcie w Poco F6 Pro, to zobaczycie na przykład, jaką tapetę będzie miał, bo mam tapetę oryginalną, w związku z tym ma tapetę oryginalną smartfonik. I tył chyba ma nieco inny marmurek, ale tego już nie jestem pewien. Chyba troszkę inny rzucik jest. Mogą to zmienić, bo muszą ten, muszą, muszą jakoś i tak zróżnicować. Logo też będzie przecież. A no chyba musisz zacząć stosować filtry, obawiam się. Cześć, Reniu. Nie mam siły już do tych pytań. No kurde, weźcie, użyjcie Google'a, znajdźcie sobie trądzik różowaty i tyle. I będziecie wiedzieli, od czego ten nos jest czerwony. Ja bym wolał, żeby było od wody, bo wtedy by było przynajmniej wiadomo, że jakieś wesołe coś było dzień wcześniej. Ale niestety, no nie było. Także tyle. No. Patrzę, co jeszcze tutaj możemy poruszyć. No ja dzisiaj jeden znalazłem, no. Smartfon jeszcze. Co prawda jest to powtórka z rozrywki, ale indyjski oddział Xiaomi zapowiedział, że będzie Redmi Note 13 Pro Plus World Champions. Taki będzie z barwami drużyny argentyńskiej na tyle. Możecie go znaleźć na MGSM-ie, wrzuciłem, bo Hindusi opublikowali stronę taką wstępną dotyczącą smartfona. Wiadomo, że specyfikacja będzie identyczna z tym głównym Note 13 Pro z plusem, tylko że będzie jeden tier pamięci 512 plus 12 giga RAM. Natomiast specyfikacja tak samo zarąbista jak w przypadku oryginału. Całkiem fajna, z ładowaniem 120-watowym na przykład, z AMOLEDowym wyświetlaczem pracującym w 1220x2712, skornik Gorilla Glass Victus. 200 megapikseli z tyłu, plus 8 niestety i plus 2 z przodu 16 megapikseli, ale smartfonik globalnie jest ok. Tak. Chodzą jeszcze już w zasadzie słuchy o nowej klapce od Motorola, czyli Ryzen 50 Ultra. Będzie, wiadomo. Pokazała się w certyfikacji, wygląda bardzo podobnie jak poprzedni model. I następny przeciek to znowu włoski jakiś sklep się omsknął, prawdopodobnie podali już cenę i cena będzie podobna też jak w przypadku zeszłorocznego modelu, natomiast dostaniemy więcej pamięci. I teoretycznie to może być, wiecie, zaślepka na premierę dopiero, no bo tam żadnych danych nie ma, ale tiery pamięci się nie zgadzają, czyli coś już musieli wklepać właściwego, nie? Więc możliwe, że i cena jest właściwa. No a jeżeli tak, no to będzie fajnie, bo wtedy wiadomo, że ten Razer będzie kosztował tak jak poprzednik. Patrzę, bo nie pamiętam oczywiście, ile kosztował, bym mam sklep, 1200 euro.
Czy są jakieś przecieki dotyczące Samsunga S25? Tak, są przecieki. Jak sobie zajrzysz na ten, na Twittera, to nawet zdjęcie zobaczysz prawdopodobnie. Tylko pytanie, jeszcze, wiesz co, jeszcze za wcześnie na przecieki. Przecieki nie, no, się w drugiej połowie roku. W tej chwili wszystko jest palcem na wodzie pisane, dlatego że nawet organizacje certyfikujące w tym momencie jeszcze nie publikują żadnych danych. Na Twitterze ludzie oczywiście wyskakują, z tych takich wiarygodnych przecieków jest bardzo niewiele. Trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość i poczekać, naprawdę. Tak. Jak wiesz co, najpierw spojrzysz, będą przecieki o składakach na pewno. Spojrzysz na specyfikacje poprzedniej generacji, pododajesz sobie w różnych miejscach. Samsung jest ewolucyjny, nie rewolucyjny, tak? Bardzo rzadko się w Samsungu zdarzają rewolucje, w związku z tym wielkich zmian prawdopodobnie w nowej generacji Galaxy S nie będzie. No, po prostu nie będzie. Nie, będzie, by... będzie AI, które Samsung będzie reklamował na wszystkie pewno strony znowu. Będą jakieś funkcje AI-owe. No. No tak, także od strony technicznej to tutaj naprawdę nie ma czego oczekiwać. Wolałbym się mylić. Możesz mnie łapać za słowo, ja naprawdę wolałbym się mylić, wolałbym, żeby była rewolucja kompletna w designie, w technologii jak najbardziej, ale w technologii nie bardzo Samsung ma co zrewolucjonizować już w tej w głównej serii. A jeżeli chodzi o design, no cóż, ja nie wiem, czy oni nie wpadli w kolejne jakąś kolejną po prostu. Ja od Samsunga wymagałbym dwóch rzeczy. Interfejs użytkownika do naprawy i działanie baterii. Adam się pewnie ze mną nie zgodzi, bo Adam testuje, zresztą a będzie miał rację, bo on testuje Samsung znacznie częściej niż ja mam z nimi do czynienia. Także, ale od mojej strony bateria i interfejs użytkownika. Znaczy bateria zależnie od modelu, bo są modele z niezłą baterią, są modele słabiej sprawdzające się. No ja bym poprawił ładowanie, ale to jest taka dyskusja, no bo niektórzy chcą. Ale ja zawsze powtarzam, no bo są ludzie, którzy się obawiają szybkiego ładowania, to doskonale rozumiem. Natomiast ja tu widzę banalnie proste rozwiązanie. Przełącznik, ładuj bardzo szybko, ładuj wolno i tyle. I ten, kto chce ładować wolno, ładuje wolno. Ten, kto chce ładować szybko, sobie przełącznikiem przestawia na ładowanie szybkie. A powiedzmy, można jeszcze trzecią szkołę zrobić, zawsze ładujemy wolno, ale w razie W, w razie potrzeby nagłego doładowania telefonu, to chociaż troszeczkę, bo nie wiem, musimy wyjść, a mamy słabą baterię, szybko włączam, szybkie ładowanie, ładuje się 20 minut, wychodzę, ba. A przecież są takie telefony z takim przełącznikiem, no chociażby rzeczy na Motorola już dzisiaj, jak ją testowałem, miała domyślnie wyłączone szybkie ładowanie, trzeba je było włączyć i ładowała się szybciej. To była Motorola? Może. A jak nie Motorola, to Infinix. No. Whatever. W każdym razie były telefony. Nie, Infinix nawet miał trzystopniowe ładowanie. W trzech jakby fazach można było przełączać ładowanie. Czyli to jest do zrobienia. No ale co tu robić, jak telefon dostajecie z 25-watowym ładowaniem? No sorry. A to jest troszkę tak, że w momencie, kiedy producent nie umieszcza tak czy inaczej ładowarki w zestawie, no to mamy swoje ładowarki takie, że jeżeli ktoś kupił w życiu już kilka telefonów, czy dostał kilka telefonów, to zawsze te ładowarki są. I prawdopodobnie jak spojrzycie, to tam jest od 5 watów do, nie wiem, do jakiejś tam wyższej wartości te ładowarki. Jeżeli ktoś chce rzeczywiście ładować niskim prądem, bo ma przekonanie, że to troszeczkę mniej żyłuje baterię, to jak najbardziej to może. No gorzej jest z tym wysokim ładowaniem, bo jeżeli, nie wiem, smartfon ma 120 W ładowanie, to nie ma ładowarki w zestawie, no to niestety zakup takiej ładowarki to jest jednak wydatek, szczególnie, że warto kupić ładowarkę firmy, która te ładowarki rzeczywiście robi, a nie trzepie z nie wiadomo czego i sprzedaje to za jakieś grosze. No dokładnie, dokładnie. Ojce GSM-owce też witają pana Kosmita. Cześć Stachu, jesteś. Trochę się spóźniłeś, bo właśnie chyba kończymy powoli. Powolutku kończymy niestety, tak. Tak. Ale to... będzie jak zwykle, będzie na YouTubie zapis, tak, na live'a. Tak, do obejrzenia, także nic nie stracicie. A my cóż, no widzimy się za tydzień. Bardzo wam dziękujemy, że jesteście, że nas oglądacie i że komentujecie. Live oczywiście będą w przyszłym tygodniu, no, bez tego się nie może obyć. No, spróbuję wam te linii nowe pokazać, pokażę wam na pewno tego Pixla. I no cóż, udanego weekendu moi drodzy wam życzę. No, pogodnego, ciepłego, majowego. Fajnego, przymajowego.
Pierwsza No, wyciągnięta miesiąc. majowy, bzy kwitną, bzy pachną. Co prawda ciepło w tej chwili bardzo nie jest, ale i tak jest cieplej niż zimą. W związku z tym warto się cieszyć. Ja akurat taką temperaturę lubię. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że będziemy mieli o czym opowiadać, bo może być różnie. No, trzymajcie się. Hej. Trzymajcie się, cześć.